Zostawcie suba! Bębu! Kot! Zostawcie chuja! Zostawcie! Wpadajcie na kanał Pięciu Wspaniałych, oni teraz zaczynają grę. Postarają wam się to wszystko przedstawić w suchych faktach. Nic wam nie będą tłumaczyli. Będziecie dostawali suche fakty. Każdy ma swój rozum, każdy ma swoją głowę. I każdy może sobie to poukładać. Jedni mnie uznają za psychopatę, chłopaków też, im to powiedziałem wcześniej, że muszą się na to przygotować. Jedni zrozumieją, ale ci z otwartą głową, a inni się będą tego bali. Dlatego prosiłem na początku gry, żeby mnie nie wyklęto, nie uznano. Znaczy uznać mnie mogą za chorego, zwisa mi to. Słuchajcie, prawda jest taka, że mój ojciec miał to samo. Niestety miał dwa udary mózgu. Jego głowa nie dała rady tego ogarnąć. Mam nadzieję, że mi się to nie zrobi nigdy. I mogę teraz oficjalnie powiedzieć, w końcu się do tego przyznam, bo mi to leżało na sercu. Mojego ojca znaleziono powieszonego. I do tej pory nie wiadomo, czy ktoś mu pomógł, czy sam to zrobił. Wcześniej miał dwa udary mózgu, był człowiekiem zdrowym, a miał te udary. Może też jestem chory, może jestem pierdolnięty. Jako dziecko to dziadek mi powiedział, że mam nie zdradzać tego sekretu. Trzymałem to w sercu ponad 40 lat. Ale po śmierci Marka, jego ojca, znaczy się ojca Adbastera, mnie pękło i stwierdziłem, mam wyjebane, co ludzie pomyślą. I stwierdziłem, że zacznę grać z wami w tą grę. Czułem wcześniej, że mam ją zacząć. Zacząłem troszeczkę wcześniej, można powiedzieć, już. Więc możecie się ze mnie śmiać, możecie mnie wyzywać, możecie drwić. Zwisa mi to naprawdę, bo WG też mi nie uwierzył. Powiedziałem, że na koniec gry uwierzy w to wszystko. Więc rób to, co chce to. Ok? To jest wasze życie, wasze wybory. Zwisa mi to. Ja powiedziałem, mogę zniknąć z YouTube'a, mogę zniknąć z internetu, mogę zniknąć ze świata, mogę sobie gdzieś się zaszyć w domku na te oceany. Zwisa mi to naprawdę. Dlatego mojej mamy zapytałem, czy jest na to gotowa. Powiem, jak ludzie ją odbiorą, jak zaczną na nią krzywo patrzeć. Ale zapytałem, czy mogę w końcu o tym powiedzieć. Powiedziała, że mogę. Wiedziałem, że ludzie będą mi uważali za pierdolniętego. I tak mnie uważają. Już gorzej być nie można. Dziadek mi powiedział kiedyś, że ujawnię to, kiedy spadnę na samo dno. Jak możecie nazwać to, że człowiek szczęśliwy, który w życiu ma prawie wszystko, zostaje wygwizdany na Fame MMA w kółku. Zbierały się pały życiowe, które wyzywają go, mówią mu wypierdalać. Czy to nie był znak, żeby pójść w tą grę? Nawet nie wiecie, co czułem, jak klęczałem na tej macie tam na środku. Ale zrozumiecie kiedyś. Nikomu nie szkodzę, nawet jak jestem chory psychicznie. Nikomu nie szkodzę, nikogo nie wyzywam. Nikomu nie zagrażam, jestem spokojną osobą, więc albo chcecie grać, albo wypierdalać. Proste. Nie mam doła, nie mam depresji, nie mam niczego. Jestem naprawdę najbardziej szczęśliwym człowiekiem, jaki mogę być w tej chwili, że mogę ujawnić to, co miałem w sercu schowane przez 40 lat. To ja urodziłem się, gdzie miałem, możecie zapytać mojej mamy, połowę twarzy czerwonej. Urodziłem się, lekarz powiedział, że urodziłem się naznaczony, śmiejcie się z tego. Plamka zniknęła, mam na policzku cały czas tą plamkę. No, nic to wam nie chcę powiedzieć, ja wam swoją historię, swoje życie. Sami ocenicie, kim jestem. Przedstawię wam suche fakty. Pięciu Wspaniałych jest po to, że ja nie chcę o tym mówić. Bo się boję, że ludzie po prostu tego nie skumają. A Pięciu Wspaniałych wam to przedstawi, krok po kroku. Wszyscy youtuberzy mądrzy, inteligentni, którzy są na internecie, w to wejdą. Youtuberzy, którzy nie ściemniają,
którzy nie robią swoich gierek, którzy nie robią wszystko dla subów, dla kasy, tylko prawdziwi youtuberzy. DJP już pokazał, kim jest. Ocenił mnie, drwił, nawet zadzwonił do mamy. Jego mama mnie polubi, zobaczycie jeszcze. Jak to powiedziałem, zaprosił mnie na święta. Ja uważałem, że ludzie nie byli na to gotowi. Uważali, że jestem idiotą. Dostaniecie suche fakty. A później zniknę. Zniknę całkowicie. Zaszyję się gdzieś w domku nad oceanem i będę sobie pisał swoje książki, powieści. Wspomnijcie moje słowa. Eliseum i Astoria. To dwie powieści, które wydam i będą bestsellery. Jeżeli ktoś teraz ze mnie drwi, spotkamy się za 10 lat i będziesz drwił dalej. Ty będziesz w dupie, będziesz siedział dalej, cisnął innym na internecie, a ja będę bogaty, cudowną rodzinę w domku nad oceanem. Zakład? Takiej gry nigdzie nie było na całym świecie. Myślę, że youtuberzy za granicę też to wejdą. Ale tylko ci inteligentni, ci co mają szeroki umysł, a nie robią tego wszystkiego dla donate'ów, subów. Zobaczcie, że o piątce wspaniałych już powiedziałem wcześniej, gdy odpaliłem za Madeuszem w Fame House'ie, gdy zacząłem wyzywać donaterów. Zobaczcie, co powiedziałem, że jak będzie stała ta ziomeczki, to będę ich szanował, a nie donaterów, którzy podjeżdżają Mercedesem, rzucają mi parę groszy, to że wezmę kamienie i z tymi ziomeczkami ich obrzucam. Wiem, że to teraz, kurwa, jest nie do opanowania, wiem, że ci puści youtuberzy będą na mnie cisnęli, będą mnie wyzywali odpierdolniętych, ale to przecież ich życie, tak? Ich wybory. To oni mają zamknięty umysł, to oni myślą przyziemnie. Dla nich jeść, spać i srać. Takie mają życie. Kiedyś powiedziałem, że Quebo uratował mi życie. Nie rozumieliście tego, zrozumiecie kawałkiem Zorza. Posłuchajcie tekstu Zorze. Ja byłem załamany, ja już nie wiedziałem, co mam zrobić ze swoim sekretem, a wtedy powiedziałem pierdolę. Zapytajcie mojej mamy, jak siedziałem w ogródku i płakałem. Poprosiłem, żeby kurwa to powiedzieć wtedy. Chciałem to z siebie wywalić. A moja mama się tego bała. Teraz mi na to pozwoliła, powiedziała, że mogę. Więc zapraszam do gry. Zegar tika. Tik. Tak. 4:44. Na kanale Piątki Wspaniałych. Lot Kruszwil. Nie spierdol tego, wejdź do gry. Obiecuję ci, że ci się kiedyś odwdzięczę. Zapamiętasz te słowa. Pozdrawiam cię, Mordko. I wszystkich moich widzów. I te pały życiowe też. Pozdrawiam ją. Czary Mary.